moje skrzynki po butach, ej! Musimy coś to spakować na targ. Miałam je odłożone, te buty są na gwarancji, ej! Leżały w graciarni 100 lat, gwarancja już raczej minęła. Oddawajcie moje pudełeczka! Czemuś mi to rozwaliła? Ty jeszcze tego wszystkiego nie spakowałeś? To są moje pudełka, ej! Boba! Znowu dostałaś fiksacji na jakieś śmieci? To są bardzo ważne pudełka! 20 minut do tyłu przez to przepakowywanie jesteśmy. Nie no, my to musimy robić, jak ona jeszcze śpi. Szybciej z tym do bagażnika! Trzeba zająć miejsce! Ten targ jest jak plaża we Władysławowie! Nie umiem tego upchać! Ty masz w sobie gen marudzącej emerytki! Weź i to wciskaj! Dzień dobry, sąsiedzi! Cześć, Depra! Wy na targ? Tak, mamy drewno i maliny. To może wzięlibyście Deprę po drodze do szkoły? My się strasznie spieszymy, Depra. Bo ja dzisiaj chyba nie wyrobię, a Deprus ma wizytę u lekarza. A nie mógłby pójść pieszo do tej szkoły? On już ma tyle nieusprawiedliwialnych spóźnień, ja się załamię. Dobra, tylko nam tu nie becz, możemy go wziąć, ale to szybko, Depra. Czemu on jeszcze nie wyłazi? Przecież te maliny ugotują się w tym bagażniku. Ten jeszcze do mnie wypisuje od rana, no wziął się. W sumie jak mu nie odpisujesz, to tylko go nakręcasz. Jak zacznę mu odpisywać, to też sobie coś ubzdura. Od początku mówiłem, że to typ upierdliwiec będzie. Dobra, ej, już jest w pół do, gdzie oni są? Jak go znam, to pewnie udaje chorego. Pomocą mi z łóżka, nie chcę wyjść znowu. Ja już nie mam siły na niego. Nie ma czasu, jedziemy bez depresso. Nie róbcie mi tego, inaczej ja on w ogóle nie zna następnej klasy. Ciąg dalszy nastąpi.